Cześć, ja nazywam się Łukasz Szymański, pracuję w Olixie. Dzisiaj chciałbym wam trochę opowiedzieć o CQRS-ie i event sourcingu, jak to jest nas wdrożone, jak to wygląda w praktyce. Z tego co się orientuję, to po tej prezentacji jest przerwa kawowa, więc zapraszam chętnych, porozmawiamy sobie, nie ma żadnego problemu. Jeżeli będziecie mieli jakieś więcej pytań, jakieś szczegóły i tak dalej, to jestem otwarty na wszelkie propozycje. Kto wie, co to jest CQRS? Kto naprawdę wie, co to jest CQRS? Fajnie, cieszę się. Dzisiaj był też zresztą wykład Olafa rano, który bardzo fajnie wprowadził już wszelkie tajniki teoretyczne odnośnie event sourcingu i CQRS-a. Także mam troszeczkę ułatwioną robotę dzisiaj. Tak w skrócie, jeżeli chodzi o CQRS, to polega to na tym, że możemy użyć dwóch różnych modeli do zmiany i do odczytu. Tu macie rozwinięcie skrótu. Na czym możemy się skupić? Generalnie na tym, że mamy coś takiego jak komendy i query. Jak to wygląda? Jeżeli chcemy w kodzie wykonać jakąś akcję, zapisujemy to w postaci komendy. W naszym przypadku jest to chociażby add credits, czyli dodanie kredytów użytkownikowi. Jeżeli chcemy zapytać o kredyt użytkownika, jest to wtedy query, czyli przykładowo get credits. Proste, koniec. Event sourcing. Kto wie, co to jest event sourcing? Wszyscy wiedzą. Kto stosuje? O, całkiem sporo. Spoko. Dwie główne rzeczy, które mamy w event sourcingu, to po pierwsze zapisujemy każdą jedną zmianę w naszej aplikacji, dzięki czemu możemy sobie za każdym razem reprocesować ten nasz stan i odtwarzać to, co było w przeszłości. Bardzo fajna rzecz. Tak może wyglądać uproszczony schemat tego wszystkiego. Czyli możemy tu wydzielić dwie rzeczy. Po lewej stronie mamy warstwę tutaj comment, po lewej stronie warstwę query. I jeżeli chodzi o samego CQRS-a, to tutaj też właśnie należy zaznaczyć, że tutaj mamy też separację właśnie typowo hardware'ową, czyli w tym momencie mamy nasz event storage, który u nas, w naszym przypadku w Felixie jest to baza MySQL'owa, a jeżeli chodzi o read storage, to jest Elasticsearch. I jak to działa? Mamy sobie komendę, czyli nasze dodanie kredytów, ona wchodzi do handlera, tam wykonuje logikę biznesową, jest propagowany model eventowy, który zapisywany jest w storage eventów, leci info do wszystkich listenerów na event pasa, że taki event miał miejsce i jest zapisywany w read storage'u. Następnie co możemy zrobić, to z tego read storage'a tak naprawdę definiować sobie wiele różnorakich read modeli. To już tam zależy od tego, jaki jest use case. Co jest bardzo ważne w tym wszystkim? Traktowanie tej sekcji naprawdę jako sekcja krytyczna. Tutaj zalecane jest używanie transakcji, ponieważ tak naprawdę to jest serce waszego systemu. Jeżeli tu coś pójdzie nie tak, to cała reszta na pewno będzie źle. Musicie zawsze mieć pewność, że wszystkie wasze eventy zostały poprawnie zapisane. A co jest bardzo fajną rzeczą, to to, że read storage możemy traktować tak naprawdę jako tymczasowy cache. W naszym przypadku jest to Elasticsearch. I w sumie to, co my z nim robimy, to bardzo często tam jest w sumie wszystko czyszczone, przeliczane na nowo i tak dalej, i tak dalej. Także to daje naprawdę ogromną swobodę w tym, co możecie robić sobie z tymi danymi. I to wszystko, to jest takie proste. Bardzo proste. Pozdrawiam wszystkich wczoraj z tarasu. E-wallet. Co to jest e-wallet? Chwaliliście jakiś czas temu, około chyba ponad pół roku, wprowadziliście możliwość doładowania sobie konta. Jaka była specyfikacja, taka uproszczona mniej więcej, jak to wygląda? Użytkownik może mieć trzy typy kredytów. Wallet credits, czyli kredyty, które są właśnie doładowywane przez użytkownika za prawdziwe pieniądze. Kredyty bonusowe, które są
dawane w jakichś akcjach promocyjnych przez nasz biznes i kredyty refundowe, czyli przykładowo mieliście wyróżnione ogłoszenie, moderacja z jakiegoś powodu wam zmoderowała i wtedy automatycznie dostajecie refunda. Czym one się różnią? Chociażby tym, kiedy mają wygasać i tym, czy można wystawić dla nich fakturę. Tu widzicie, że wallet nie wygasa nigdy i można wystawić fakturę. Bonusy, refundy na 90 dni i dla bonusów nie ma możliwości wystawienia faktury. No okej, jak zamodelować taki system? Postanowiliśmy, że spróbujemy podejścia z tym CQRS event sourcingiem. Zresztą to było po zeszłorocznym BHP-konie, gdzie był wykład na ten temat. Więc jak to było zamodelowane? Komendy. Prawda okazało się to bardzo proste. Wydzieliliśmy sobie 3 komendy, jeżeli chodzi o dodawanie, podzielone na typ kredytów i 4 komendy, jeżeli chodzi o odejmowanie kredytów. Dlaczego tu jest taka wydzielona jedna, subkredyt? Z tego względu, że ona realizuje całą logikę biznesową, która stała za odejmowaniem kredytów. Założenie jest takie, to jest dosyć zagmatwane, że jest sytuacja, w której możecie mieć tak naprawdę wszystkie 3 typy kredytów, czyli refundy, bonusy i wallety. I case jest taki, że najpierw ściągamy wam kredyty, które wygasają najwcześniej, a później w zależności od typu, czyli najpierw ściągamy refundy, później bonusy, a na końcu wallety. Dlatego musi być taka komenda, która ogarnia całą tą logikę biznesową. I jakie eventy widzieliśmy? No to już jest analogicznie, czyli że dany typ kredytów został dodany i dany typ kredytów został odjęty. Tyle, takie proste. Dla przykładu, ponieważ dostałem feedback, tą prezentację robiłem pół roku temu na PHPersach w Poznaniu. Jakby ktoś nie rozumiał jeszcze na tym etapie, jak działa event sourcing, to tutaj wam pokażę. Na dole mamy liczniki właśnie tych typów kredytów, no i lecimy. Poleciał sobie na przykład event, że kredyty walletowe zostały dodane. W tym przypadku 10 kredytów. No to mamy 10 na dole. Jedziemy dalej. Kredyty bonusowe zostały dodane. 8. Mamy 8. Odjęte. Refundowe dodane, bonusowe odjęte i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak naprawdę przykład lead modela, który sobie sczytuje z waszego lead storage'a wszystkie eventy, procesuje jedno po drugim, dla każdego wykonuje daną logikę i w efekcie dostajecie stan końcowy. Tak jak macie te wszystkie przykłady na wszelkich prezentacjach event sourcingu w stylu, że stan konta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko fajnie, mamy komendy, mamy eventy, i generalnie na tym etapie to jest proste. Ale co z resztą? Jak widzicie, ten schemat, to co mamy do tej pory, to jest tak naprawdę de facto tylko to. Bo to sobie możemy napisać, to sobie możemy napisać. A co z całą infrastrukturą? Można napisać ją samemu, oczywiście. Tylko po co? Wyręczyli już nas z tego zadania. Biblioteka nazywa się Broadway. Korzystamy z niej produkcyjnie. Już od ponad pół roku. Polecam, działa. W skrócie powiem wam, co ona nam daje. Daje nam coś takiego jak auditing, czyli możliwość zarejestrowania naszych list scenerów, żebyśmy mogli sobie zalogować, kiedy nasze komendy się powiodły lub nie powiodły. Z mojego punktu widzenia nie ma sensu logować tego, kiedy coś się powiodło, ale jak największy sens ma logowanie tego, kiedy coś nie pójdzie. Przykładowo mieliśmy takie sytuacje, gdzie mamy niby ten event store, jest tam 10, 20 jakichś eventów, fajnie, ale przychodzi nas biznes i mówi, że no w sumie user ma tam 50 kredytów, a powinien mieć 30. No to my zadowoleni patrzymy, no prawie wszystko mam w event store, nie ma żadnego problemu. Patrzymy, podliczamy, nie zgadza się. Więc to jakby też tu trzeba zaznaczyć, że to, że zapisujecie sobie wszystkie eventy, nie ratuje was przed wszystkim, bo zawsze może się zdarzyć, że jednak jakiś event się nie zapisze. I to was w tym momencie ratuje, bo możecie mieć zapisane, z jakiego powodu coś tam nie poszło. I wtedy to wyeliminować. Broadway dostarcza nam jeszcze cały kod związany z handlingiem command, ze wszystkim, co jest związane z domeną, czyli aggregate routy, domain messages, jest dispatcher dla eventów, jest event handling, event sourcing, storage dla eventów, tam wszystko, wydzielone są interfejsy, klasy abstrakcyjne i tak dalej. Są nawet przykładowe implementacje, z których możecie skorzystać od razu, ale napisanie swoich własnych naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Jest
jest cała abstrakcja związana właśnie z read modelem, z repozytorium, które ogarnia nam tutaj dostęp właśnie do naszego storage'u, żeby pobrać sobie agregaty, serializery, które pozwalają nam serializować i deserializować eventy, które zapisujemy w naszym storage'u. Więc tak naprawdę to wszystko tutaj ogarnia wam Broadway. To jest bardzo duża oszczędność czasu, bardzo fajnie to działa. Także polecam się zaznajomić z tą biblioteką. I teraz use case. Dodawanie kredytów walletowych, czyli tak jak to działa pod maską, jak sobie wyjdziecie na Linksa i dodajecie kredyty. W tym momencie poruszymy właśnie ten obszar. To, co jest zaznaczone na zielono. Czyli będzie komenda, która trafi do handlera. Będzie event model, który zostanie zapisany, rozpropagowany i listener zapisze to w Elasticsearch. Tutaj mamy przykład z frontu. Użytkownik się loguje. W prawym górnym rogu widzimy tutaj stan jego konta. Różne typy kredytów. Wybieramy sobie 200 zł, płacimy. I widzimy, proszę bardzo, 200 zł na koncie i jeszcze wpis w historii. Tak to wygląda ze strony użytkownika. Jak to wygląda ze strony kodu? Jak widzicie, jest command bus. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Dispatchujemy komendę, dodaj wallet kredytu użytkownikowi, podajemy user ID i wartość, jaką chcemy doładować. I teraz proszę o skupienie, bo to jest w sumie nagranie z sesji debugingowej. Czasem może dość szybko przeskoczyć. Staram się to zwolnić, jak się dało. No to jedziemy. Tworzymy sobie komendę. Jest add wallet credits command, mamy user ID, to jakieś ustawienia, ustawianie też expire date dla danych kredytów. Dispatchujemy tą komendę w command busie. To wszystko, zwróćcie uwagę, jest dostarczane właśnie przez Broadway'a, cały ten kod. My na razie napisaliśmy tak naprawdę tylko komendę. Lecimy dalej. To jest również command bus dostarczony przez Broadway'a. Taki in memory, bardzo prosty. Lecimy po pętli. Wszystkie command handlery zarejestrowane tutaj lecą i się wykonują. Jeżeli istnieje metoda, która jest odpowiedzialna za ogarnięcie danej komendy, to jest wywoływana. I tutaj widzimy jest handle add wallet credits command. Ściągamy z repozytorium cały event stream, który dotyczy użytkownika. Czyli wszystkie eventy, które są na jego koncie. Tu jest implementacja z bazą danowa, czyli pobieramy wszystkie eventy normalnie sobie z MySQL-a. Okazuje się, że user ma puste, nie miał jeszcze żadnego wydarzenia, wrzucany jest wyjątek. Wtedy tworzymy nowy event model, zupełnie pusty, z jakimiś tam zerowymi wartościami. I wykonujemy właśnie na nim logikę biznesową, to jest add wallet credits, czyli tak naprawdę co robimy, to robimy apply na danym evencie, tak? który by był tak samo zrobiony z event modelu. O, tutaj to widzimy, tu jest ta logika biznesowa związana z dodaniem tych kredytów. Tak, i tak jak widzimy, playhead się powiększa, czyli to jest kolejność wykonywania eventów i najważniejsze, uncommitted events, to jest zapisywane właśnie jako to main message, to też jest dostarczone przez Broadway, czyli w tym momencie wszelkie eventy, jakie zostały rozpropagowane, co się wydarzyło na koncie danego tam agregatu, są zapisywane w pamięci i dopiero później lecą do event store. Lecimy dalej i proszę, repozytory safe, to jest właśnie repozytorium odpowiedzialne za zapis naszego eventu. I tu jest event store append, czyli tu wrzucamy sobie do MySQL-a nasz event. W takiej bardzo prostej strukturce danych. I następnie publikujemy na event basie event, który miał miejsce. Czyli wszystkie listenery tak samo
są tutaj wywoływane. W tym momencie mamy właśnie jeden listener, który zapisuje do repozytorium, przez repozytorium do Elasticsearcha event, który miał miejsce. Tu też ekstenduje już po gotowej klasie od Broadwaya. I tu już leci strukturka przygotowana dla Elasticsearcha. Indeksujemy dokument. I to jest cała operacja. Tu też mamy, będzie również ten motyw z dispatcherem. To jest, że komenda się powiodła, ale nie mamy żadnego listenera tutaj na tym ustawionym, ponieważ był success, więc tego nie chcemy tego logować. Także jest reader i to wszystko. Tak to wygląda generalnie w idealnym świecie. Praktycznie nie jest to takie łatwe, żeby zawsze tak wszystko to działało. Także podsumowując, tak jak mówiłem, to dotykało tego obszaru. Event model był zapisany do event storage'a, przez event pasa poleciał dalej i różne listenery tutaj, takie, które mamy podpięte, zapisują się. W dalszej części prezentacji opowiem o tym tak naprawdę, ile problemów to ze sobą niesie. Czemu w praktyce nie jest tak łatwo z tym zapisywaniem eventu. A szczególnie z listenerami. Co do query. Jak chcemy wyświetlić użytkownikowi jego kredyty. W tym momencie poruszamy tylko i wyłącznie tą warstwę. Czyli mamy jakiś elit model oczywiście, który czyta z Excluge'u poprzez query. Jak to wygląda od frontu? Standardowo wchodzimy sobie do zera. Rozwijamy sobie harmonikę i tak jak widzicie mamy wallet kredycji, bonus kredycji i refund. I tu też ma datę wygaśnięcia. Tak to działa. Działa to w ten sposób, że macie klasę, która jest query i dla usera o takim ID chcę sobie zaciągnąć właśnie pełną informację. To jest read model, on tak naprawdę zwróci read model z informacją na temat wszystkich kredytów. No to jedziemy. Jest repozytorium, które szuka w Elasticsearchu. Wszystkich eventów właśnie, które były tam zapisane poprzez to, że mamy listenera, który je tam zapisuje. Tu jest deserializacja. Rodzaj rozwiązali to w ten sposób, że każdy event musi implementować serializable interface, czyli sam event, w samym evencie definiujemy, w jaki sposób on ma być serializowany, tak jak widzicie, i w jaki sposób ma być deserializowany. Tak jak z deserializ, na przykład serializ. W tym momencie tworzymy obiekt tego eventu i reprocesujemy cały event stream, który właśnie mieliśmy zwrócony, żeby uzyskać aktualny stan. To jest read model. Tu możecie sobie zrobić to, jak wam się podoba, możecie zrobić ich 50 różnych. Tutaj możecie w ogóle implementować zupełnie różną logikę biznesową, jak wam się podoba, naprawdę. To jest jakby tutaj duża siła tego systemu. W tym momencie jest to normalny use case, tak naprawdę taki sam jak podczas zapisywania. Logika jest taka sama, ale wykorzystują to też w różnych innych miejscach. Szczególnie tam, gdzie jest potrzebne jakieś inne formatowanie danych, czy tego typu rzeczy, to wtedy piszemy sobie do tego osoby read model. I co się dzieje? Applyujemy dany event, związany z nim logikę, iterujemy po całej właśnie historii, agregatu wszystkich eventów, które miały miejsce. Wykonujemy związaną z nimi logikę biznesową. I tutaj możemy sobie spojrzeć. Mamy już gotowy nasz read model, user credit, który mamy informacje na temat kredytów walletowych, refundowych i bonusowych. Klucz jest datą, właśnie z tego względu, że tutaj mamy ten case z expirowaniem kredytów. I mamy wszelkie informacje już, które możemy sobie wyświetlić na froncie do użytkownika. Tak? Teraz jesteśmy w query. To nie dotyka nic co było... Może wrócimy do tego. O! Byliśmy tutaj. W tym momencie nie dotykamy w ogóle event storage'u ani z tych rzeczy.
czego się nauczyliśmy generalnie, wdrażając cały ten system, to przede wszystkim, żeby robić to małymi krokami. Bo jak usłyszeliśmy oczywiście o całym tym event sourcingu i CQRS-ie, to od razu chcieliśmy cały system na to przepisać, co nie było zbyt dobrym pomysłem. I warto tak naprawdę, tutaj taka rada, jeżeli chcecie spróbować tego podejścia, to wydzielcie sobie jakiś mniejszy feature, czy to jeżeli będziecie mieli pisać jakiś nowy, czy coś, naprawdę warto sobie wydzielić to wtedy do CQRS-a event sourcingu, zmieścić się właśnie maksymalnie tam w 10 komendach, 10 eventach, żeby po prostu to ogarnąć, bo jest sporo wyzwań, które wiążą się z implementacją takiego systemu. Kolejna rzecz to naprawdę starajcie się uprościć tak najbardziej się da. Też łapaliśmy się na, no to jest może troszeczkę przesada, ale łapaliśmy się na tego typu rzeczach, że chcieliśmy już za bardzo po prostu powiedzieć o wszystkim, co się dzieje w tym kodzie, żeby był ciekawy. Z ideą event sourcingu wiąże się też idea event stormingu. Czyli polega to na tym, to też jest oczywiście związane z DDD, że tak naprawdę ten proces nie dotyczy tylko deweloperów, również spotykacie się z ekspertem domenowym, z biznesem, produktowcami i tak dalej. I wtedy za pomocą karteczek i tak dalej rozpisujecie wszystko właśnie na komendy, na procesy. To bardzo fajnie brzmi w praktyce. U nas niespecjalnie się to sprawdziło, było to bardzo ciężkie, ponieważ co zauważyłem, to jak zawsze to jest problem z mentalnością ludzką, czyli ciężko im było jakby przełączyć się na troszeczkę inny tryb myślenia. Także tutaj na pewno przydałby się ktoś doświadczony w tym temacie, kto prowadzi takie sesje i na pewno otwarte głowy z biznesem. Jeżeli będziecie wdrażać też taki system, pierwsze co wam polecam, przykładowo jeżeli chodzi o nasze kredyty, to od razu zrobienie listenerów, które będą tworzyły właśnie sobie taką standardową tabelkę w MySQL-u, gdzie będziecie update'ować sobie wiersze, które będą pokazywały za każdym razem aktualny stan. Ponieważ analitycy u nas niestety znaleźli się w takiej sytuacji, że musieli coś policzyć i biedaki później w Excelu przerabiali wszystkie te eventy, więc po prostu zrobić sobie SQL-kę do tabelki. Także przez chwilę mnie trochę mnie robili. Jest duży problem ze zmianami w takim podejściu. Z tego względu, że zapisujecie eventy w postaci serializowanej w bazie danych. Wszystko fajnie. Znaczy jest jeden plus, jest jeden minus. Plus jest taki, że jak wdrażacie sobie nowy feature, czy chcecie naprawić buga, którego wykryliście, to możecie tak naprawdę wtedy wprowadzić zmianę, wprowadzić fixa, zrobić reproces na wszystkich eventach, które macie zapisane i jest ok, i to działa. Problem pojawia się, kiedy chcecie coś zmienić. Przykładowo w istniejącym handlerze komand. Macie zapisany już jakiś event, ściągacie go w handlerze eventów. Macie zapisany event, ściągacie go i nagle biznes do was przychodzi, że od dzisiaj procesujemy to w inny sposób. No i co teraz? No jest kilka wyjść. Najprostsze jest oczywiście takie, że zrobicie sobie IFA z datą. Brzmi śmiesznie, ale nawet bodajże chyba sam Martin Fowler w jakimś swoim artykule na ten temat napisał, że czasem to po prostu można to przymknąć oko i tak zrobić, no już trudno. Jest bardziej wyszukane rozwiązanie, czyli wersjonowanie eventów. Czyli możecie zapisywać eventy z daną wersją. Tak samo jak wersjonowanie chociażby endpointów w API. Dokładnie ta sama zasada. Jeżeli ściągniecie event, zobaczycie w jakiej jest wersji, wtedy możecie go przekierować na przykład do odpowiedniego handlera. No i to już jest o wiele lepsze. I tutaj największa bolączka, coś z czym naprawdę trzeba się zmierzyć, czyli synchronizacja danych w warstwie odczytu. Na czym to polega? Nasz case z życia wzięty. Mamy kolejkę płatności. Przykładowo user kupuje sobie wyróżnienie ogłoszenia. Idzie do kolejki płatności, to się tam procesuje, bla bla, jesteśmy tutaj. Wszystko fajnie, event zapisał się do storage'a, że ściągnięto mu z konta odpowiednią ilość kredytów. Poszedł sobie do event busa, listenery słuchają,
Ale w tej transakcji mieliśmy jeszcze wysyłanie maila z potwierdzeniem. No i coś się wysypało. Więc tutaj transakcja została wycofana, ale to już było za późno. User to, co widział na frontendzie, to, że tak naprawdę ma mniej kasy niż miał przed chwilą, ale nie ma usługi, nie ma wyrażonego ogłoszenia. Może być też z drugą stronę. Tak jak w tym momencie chciał sobie kupić wyróżnienie, mógł sobie doładować konto. I dokładnie to samo. Będzie wtedy widział u siebie na froncie, że ma doładowane to konto, bo w lead storage'u jest informacja o tym, a jak będzie chciał coś kupić, to będziemy mu wywalali błąd, że no sorry, ale nie masz tyle kredytów. Jakie jest na to rozwiązanie? No jest kilka. My robimy to w ten sposób, że jeżeli wystąpi tutaj jakiś problem i robimy rollback na tej transakcji, wtedy w lead storage'u szukamy wszystkich eventów dla danego usera, wszystkie kasujemy i na nowo wrzucamy z event storage'u to tutaj do lead storage'u. Dlatego to jest takie fajne, bo tym można manipulować na wszelakie sposoby i ratuje w nas naprawdę wielu sytuacji. Performance, standardowo. No od pół roku jeszcze nie mieliśmy z tym żadnych problemów. Ale jeżeli, z tego względu, że no jest to mały system, tak? Zapisujemy tam tylko de facto eventy związane z tym, że ktoś doładował jakieś kredyty albo je wydał, więc per user nie ma aż tego tak dużo. Ale jeżeli by było, to oczywiście istnieją to rozwiązania, to też oczywiście Olaf wspominał, czyli snapshoty. Można sobie zapisywać aktualny stan, tak jakbyście to mieli w wierszu w MySQL-u. I wtedy odpytywać read model tylko od tego danego snapshota i reprocesować wszystkie eventy na nowo tylko od tego stanu, żeby nie trzeba pościągać na przykład miliona eventów. To nie jest dostępne, snapshoty nie są dostępne w Broadwayu. Trzeba sobie je samemu zaimplementować. Słyszałem, że ludzie już to zrobili, ale żadnego pull requesta tam nie widziałem, żeby ktoś rzucił do nich. Nie wiem dlaczego. Jeżeli chodzi o samego Broadwaya, to też trzeba zwrócić uwagę na to, jeżeli będziecie korzystali, że generalnie nie obchodzi go w ogóle strefa czasowa. To też mieliśmy bardzo fajną sytuację, bo jak wdrożyliśmy właśnie ten system, to okazało się najpierw, że czas jest przesunięty o 2 godziny, bo nie brał pod uwagę na naszego przesunięcia. I co lepsze, w tym samym czasie jeszcze wtedy była zmiana czasu, tam chyba z zimowego na letnie, coś takiego. Więc mieliśmy eventy zapisane i z opóźnieniem tam 2-godzinnym i z godzinnym. Także to też jest jedna właśnie z tych rzeczy, że jak już zapisujecie jakiś stan z przeszłości, no później musicie brać pod uwagę, że to też może być problem. No i to, co tak naprawdę było obiecywane przez event sourcing i całą tą ideę, że będzie to tak naprawdę czasoodporne, czyli jeżeli pojawi się jakaś, czy to chociażby nowa logika biznesowa, czy jakieś pytania od analityków, czy cokolwiek, czy bug, który trzeba naprawić, a występował w przeszłości, to że wtedy dzięki temu, że storujemy te eventy i możemy sobie je za każdym razem reprocesować, to nam daje dużą władzę. My to mamy ponad pół roku na produkcji i generalnie tak to działa. Mieliśmy dużo różnych ciężkich sytuacji z tym systemem, ale dzięki temu, jak to wszystko wygląda, wychodziliśmy z nich bez problemu. Przykładowo widzieliście jeszcze też, że eventy, że kredyty mają swoją datę ekspirowania. No i teraz tak, data ekspirowania była na 90 dni, więc tego feature'a nie wprowadziliśmy od razu, nie było na to czasu. Wprowadziliśmy go dopiero tam, bo tak naprawdę przed tym upływem 90 dni. Na to pozwolił nam event sourcing. To jest też od takiej strony jakby produktowej bardzo fajna rzecz, że możecie odłożyć pewne zadania na troszeczkę później, z tego względu, że później możecie dogadać ten feature i na nowo reprocesować wszystkie eventy z tym featurem, czyli chociażby przeliczyć później, kiedy, komu wygasają, jakie kredyty. To jest bardzo pomocne.
Tak samo z tymi aktualnymi kredytami dla analityków. Też bez problemu można zrobić im tą tabelkę, po prostu przeliczając wszystko na nowo. I tu jest jeszcze taka... To już nie związane z samym CQRS-em i event sourcingiem, tylko dzisiaj padła bardzo fajna rzecz, którą powiedział Mariusz na swoim wykładzie, że nie chodzi tutaj o to, żeby dawać jakieś gotowe rozwiązania, tylko raczej, żeby zainspirować do pobawienia się z czymś, z jakimś innym podejściem i tak dalej. Do tego samego zachęcam was ja. Absolutnie nie mówię wam, że dzisiaj powinniście pójść i zrobić wszystko w event sourcingu i tak dalej, bo tak nie jest. Ale z drugiej strony zachęcam was, żebyście chociaż spróbowali jakąś małą część systemu tak zrobić. Dlaczego napisałem tu feature driven architecture? Dlatego, że my u nas właśnie staramy się co nowy feature to próbować czegoś zupełnie innego. Z tego chociażby względu tylko ten wallet jest zrobiony w CQRS-ie event sourcingu. Reszta tak naprawdę, co większy feature, to jest już zupełnie inne podejście, sprawdzenie zupełnie innej architektury. Oczywiście ma to swoje minusy, ktoś by powiedział, że o Jezus, później by trzeba utrzymywać tam 10 różnych systemów i kto to ogarnie. No okej, to jest minus, ale z drugiej strony to gdzie jak nie na produkcji możemy się nauczyć najwięcej? Także zachęcam. Bez tego też nie byłoby tych prezentacji, tak? Bo takie, wiecie, teoretyczne mówienie to jedno, a praktyka to zawsze drugie. I jeżeli chodzi o samo chociażby też architekturę Porcent and Adapters, to też jutro Dawid Mazurek rano ma na ten temat wykład, jak zrobiliśmy pewien feature, jak to tam wygląda. Jest w architecture. Dzisiaj też usłyszałem od jednego kolegi, że odnosi takie wrażenie, że u nas to wygląda tak, że już mamy jakąś daną ścieżkę, jak my robimy pewne rzeczy, że ktoś do nas przyjdzie do pracy, to że nie będzie mógł zrobić czegoś inaczej, bo my już to robimy w dany sposób i koniec. No więc właśnie tego chciałem pokazać ten slajd z tego względu, że to jest oczywiście nieprawda. Za każdym razem, jak tylko usłyszymy jakąś nowinkę, to staramy się ją zaimplementować. I teraz najfajniejsza rzecz z całego wykładu. Do wygrania jest 1000 zł w konkurtroniku. To jest pierwsza nagroda. Zapraszamy na OLX.pl, na php.com. Tam czeka na was konkursik. Jest jeszcze druga i trzecia nagroda. Druga to bodajże 300 zł do ładowania na koncie. Właśnie przez ten system e-walleta. Mam nadzieję, że zadziała. Także zapraszamy na stoisko. Możecie też wejść online do niedzieli do 9 rano. Można składać tam te odpowiedzi konkursowe. I z mojej strony to wszystko. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Słucham, Przemka. Chciałem się spytać o to, w jaki moment był, kiedy
interesowaliście się tymi synopsisami, tak? Jak było tych eventów dla przetworzenia danego użytkownika już w bazie tego przymusiłego? Generalnie snapshotów jeszcze nie mamy, ale jaka liczba, to się mogę powiedzieć dokładnie, bo w implementacji Broadway też dostarcza implementację właśnie Elasticsearcha do ich modelu, do ich storage'u i tam jest zahardkodowane, że ma pobrać 500 rekordów. Więc jeżeli ktoś już będzie miał powyżej 500 rekordów, wtedy po prostu zwróci ci ucięte dane. Więc od 500 rekordów już by się przydało snapshot. Cześć, fajna prezentacja, mam dwa pytania. Pierwsze, wspomniałeś o tym, że event storm się właśnie u was nie sprawdził. Zastanawiam się, jak sobie radzić się z tym, by to określić, jakie zdarzenia domenowe u was badają, ponieważ no jakieś muszą badać. Wiem, że... Jeszcze raz ostatnie zdanie, bo nie rozumiem. Okej, to może powtórzę, będzie łatwiej. Ze względu na to, że powiedziałeś, że event storm się u was nie sprawdził, zastanawiam się, jak określacie zdarzenia domenowe, które latają w aplikacji, ponieważ wiem, że niektóre są takie, no, można się domyśleć, co się dzieje w systemie, natomiast wiem, że z punktu widzenia osoby technicznej, która pisze, nie zawsze jest łatwo dostrzec wszelkie nasze finansowanie. Zgadza się, rozumiem. Generalnie to w tym przypadku to było wręcz logiczne, jakie tam zdarzenia latają, więc jest to na tyle prosty system, że sami je sobie zdefiniowaliśmy, my deweloperzy. Przez to, że właśnie był problem ze współpracą z resztą. Ale tak jak mówisz, no jeżeli byłby bardziej skomplikowany system, to bez wiedzy eksperta domenowego by się nie obeszło. Także takie działanie po omacku przez deweloperów mogłoby się troszeczkę źle skończyć ostatecznie. Okej, okay. I takie jeszcze szybkie pytanko. Powiedz mi, czy wy dispatchujecie event do event busa dopiero wtedy, kiedy macie potwierdzenie, że event został poprawnie zapisany do event store'a? Jeszcze raz, czy co? Czy... Czy wysyłacie event do event busa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie potwierdzenie, że zdarzenie zostało zapisane do event store'a? Nie. Nie, okej, okay, ale to mi się przydało. Ja mam pytanie, w jaki sposób Broadway wykrywa wyścigi i co robi, jak wykryje wyścig? Jak Broadway wykrywa wyścigi i co zrobi, jak wykryje wyścig? Na przykład, że mam 1000 punktów na koncie i jednocześnie równolegle wysyłam dwa zapytania o zakup za 1000 punktów. Nie myślę, bo to się dzieje synchronicznie, bo to jest... nie ma takiej możliwości generalnie. Ale to macie jeden wątek PHP, który odrabia wszystko po kolei? Tak. Ja mam jeszcze pytanie na temat tego Instora. Dlaczego macie tam zapisane eventy i odtwarzacie przy query do Instora, zamiast zapisać tam aktualny stan i update'ować ten stan podczas zdarzenia. Też tak można zrobić, masz rację. Generalnie teraz będziemy robić oba te podejścia. Z tego względu mamy w tym momencie tak zrobione i z tego względu też jest to zrobione w Elasticsearchu, że chcieliśmy też za pomocą Kibany sobie troszeczkę też jakby poanalizować to, co tam się w nich dzieje. Ale też tak jak mówisz, może być tak zrobione, że to jest po prostu jeden wiersz, który jest update'owany, nie ma z tym problemu. Tak, dokładnie. To teraz pytanie ode mnie. Powiedz mi, bo wspomniałeś, że nawet taka pierdoła jest, nie wysyłanie się maila powoduje wycofanie całej transakcji z rejestru. Czy w tym przypadku nie lepiej byłoby wydzielić takie akcje nieistotne do właśnie do kolejkowania i wtedy wykonywać je nawet z opóźnieniem, kiedy usługa będzie z powrotem dostępna, zamiast cofać całą transakcję, zmuszać klienta do powtórzenia akcji? Tak, byłoby lepiej, masz rację. Powiedziałeś, że was działa w pamięci, tak? Czyli wszystko dzieje się w jednym procesie PHP-owym.
Czy mieliście taką sytuację w związku z tym, że jakiś listener się wykrzaczył po coś tam, nie wiem, na przykład serwer elastikowy odjechał, coś innego się stało i przez to wam wykrzaczył cały proces, jak sobie z tym radzicie? Ktoś się podpiął jakimś listenerem, możliwe, że nawet z innej domeny i ten listener się wykrzaczył, ponieważ to jest w jednym procesie, więc całość się wykrzaczyło. Jeżeli całości się wykrzaczy, no to wtedy generalnie to jest wszystko w transakcji i jest cofane, nie? Także nie ma problemu. I tak jak przykładowo możesz mieć kilka listenerów, ok, właśnie w różnych domen poszedł event wszędzie, tak jak mówisz, i mieliśmy na przykład rollback na bazie tej już z event storage'em. Ale w tym momencie, tak jak podałem przykład w Elasticsearchu chociażby, właśnie jeżeli coś poszło nie tak, to wtedy usuwamy wszystkie wpisy usera i na nowo je tam rzucamy, nie? Żeby usunąć właśnie ten ostatni... Jeszcze jedno trudne pytanie. W jaki sposób dokonujecie operacji na Elastiku? Czy wykorzystujecie już jego restowe API, czy... Macie jakiś swój sposób na obsługę danych? Wykorzystujemy standardowego klienta, więc nic customowego. Rozumiem, ale to operacje takie jak zwiększenie kredytów, czy po prostu inkrement, dekrement, subtrakcje? Czekaj, bo gdzie ty jesteś, nie widzę cię, gdzie patrz. A, to dobra. Właśnie operacje zwiększania, zmniejszania wartości są dostępne przez takie zasoby, dlatego pytanie, jak wy to obsługujecie, czy korzystacie z tego rozstawego API, czy konkretnie biblioteka sakatona. Ale co jest dostępne, jakie operacje, zwiększanie czego? Zwiększanie wartości liczbowych, zmniejszanie... Ale to nie są wartości liczbowe, to są serializowane eventy, które są przechowywane w Elasticsearchu. Okej. Okay. Ale patrzcie na kawę, serio, nie?